Myśl Polska TV prezentuje Minął Tydzień. Dzień dobry Państwu, witam w programie Minął Tydzień TV Myśl Polska, tym razem w pełnym żelaznym składzie. Właśnie zaczniemy od żelaznego składowicza, którego nie było dwa razy. Kolega Mateusz Piskorski ze Szczecina. Dzień dobry i usprawiedliwiam swoją nieobecność. No, Okolicznościami wyższymi organizacyjnymi. Nie będziemy wnikać o co chodzi, ale przyjmujemy. Kolega Przemysław Piasta, Poznań. Dobry wieczór, witam Państwa, witam kolegów. I kolega Adam Śmiech, Papianice, koło Łodzi. Witam kolegów, witam Państwa. No i proszę panów, ja mam takie dwie propozycje. Zaczęlibyśmy jednak tradycyjnie od tematu polsko-ukraińskiego. A dlaczego? Dlatego, że mamy nową odsłonę serialu Ukraińska zgoda na ekshumację ofiar Wołynia, no i w ogóle Kresów. A mianowicie Radosław Sikorski spotkał się z Andrzejem Sybichą, nowym ministrem spraw zagranicznych Ukrainy. Wydali oświadczenie, że Ukraina nie stawia żadnych przeszkód wobec tego, żeby rozpocząć ekshumację. No i zadęto w triumfalne trąby. Głównie prasa czy media pro-platformerskie. Rafał Trzaskowski od razu powiedział, tak, ekshumacje jak najbardziej, a ofiary czy szczątki ofiar mogą znaleźć miejsce na cmentarzu Powązkowskich. No i powiało takim hura optymizmem, że wreszcie tą minę rozbrojono, a tutaj nagle dzisiaj szef IPN-u niejaki Dobrowicz, Wołodymyr, powiedział, na czym to ma polegać. Że to Ukraina będzie wyznaczać miejscowości, gdzie będą ekshumacje i Ukraina będzie stwierdzać, kto mordował. No i mi tu, proszę panów, bańka prysła. Okazało się, że mamy do czynienia z kolejnym humbugiem. Nie znam jeszcze reakcji tutaj tych, którzy twierdzili, że mamy do czynienia z przełomem, ale mam takie pytanie, no, czy mamy dalszy ciąg po prostu gry w kotka i myszkę i robienie sobie z Polski jaj, no bo na to wygląda. No bo jak koledzy sobie wyobrażają, jeżeli Ukraińcy będą wyznaczać miejscowości i oni będą mówić, jakie były okoliczności i kto mordował. Ja przypomnę, że myśmy omawiali problem, czy fakty ekshumacji w jednej wsi pod Stanisławowem, już nie pamiętam jak się ta wieś nazywała, i tam pojechał Mateusz Morawiecki. Jeszcze on był premierem, bo to był chyba rok 23. I u nas triumfalnie, że 85 ofiar odkryto zbrodni UPA, bo to była wieś wymordowana jest w 45, w lutym 45 przez UPA. A co podały media ukraińskie? Premier Polski Mateusz Morawiecki odwiedził wieś, w której NKWD zamordowało 85 Polaków. Więc ja się spodziewam, że jeżeli ekshumacje będą według pana Dobrowicza, to wszystkie te miejscowości będą wymordowane przez NKWD. Zacznie kolega Przemysław Piasta. Dziękuję bardzo. Szanowni koledzy, szanowni państwo, ja w ogóle kiedy słyszę tą sagę o ekshumacjach w wydaniu kolejnych polskich rządów i nazwijmy to ekipy rządzącej Ukrainą, ciężko nazwać ich jednoznacznie rządem, bo tam pan Zełenski tylko udaje już od dłuższego czasu prezydenta, nie mając żadnego umocowania prawnego do rządzenia krajem, a zatem kiedy jestem świadkiem tych kolejnych odcinków polsko-ukraińskiej sagi wokół ekshumacji, jestem coraz bardziej przeświadczony, że z tych ekshumacji absolutnie nic nie wyjdzie. Nic nie wyjdzie przede wszystkim dlatego, że Ukraińcy nie są zainteresowani efektem tych ekshumacji, ponieważ no chciał, nie chciał, jeśli zostaną znalezione ofiary, zostaną znalezione szczątki ofiar bardzo brutalnie zamordowanych. To nie były, że tak się wyrażę, egzekucje w tym znaczeniu tego słowa, które jest przyjmowane w cywilizowanym świecie, ale były to po prostu szczególnie brutalne morderstwa. To będą szczątki dzieci z porozczeskiwanymi czaszkami, to będą szczątki ludzkie poprzebijane najróżniejszymi narzędziami rolniczymi. Niewątpliwie da się odtworzyć na podstawie tych szczątków przebieg tortur, którym zostały poddane te osoby, zanim zostały uśmiercone, a zatem nie dość, że te szczątki ujawnią w jednoznaczny sposób, że był to szczególnie brutalny, szczególnie nieludzki mord, no to jeszcze nie da się ukryć, kto tego mordu był autorem, a autorem tego mordu byli ci, którzy dzisiaj na Ukrainie znajdują się, szanowni państwo, na pomnikach. No może nie dosłownie oni, chociaż w pewnym zakresie również. Na pewno natomiast, jeśli chodzi o sprawstwo kierownicze,
To właśnie ci, którzy dzisiaj są czczeni jako bohaterowie Ukrainy, stali właśnie za tymi szczególnie nieludzkimi, szczególnie bestialskimi mordami. A zatem cała ta narracja, cała ta propaganda ukraińska posypałaby się wtedy jak domek z kart. Dlatego do żadnych ekshumacji nie dojdzie. A jeśli następuje jakaś gra polityczna, to ma ona całkowicie bieżące znaczenie, to ma ona całkowicie, że tak się wyrażę, utylitarny charakter. Albo Ukraińcy coś targują, próbują coś od Polski wyszarpać, albo strona polska usiłuje coś na własnym gruncie politycznym ugrać, pokazując, że Ukraińcy ustąpili, mimo że nawet to ustąpienie nie jest dobrze pozorowany, jak słusznie wykazał redaktor naczelny, bo od razu na samej Ukrainie odzywają się głosy, że nawet jeśli jakieś ekshumacje będą to ekshumacje pozorowane. A więc nie łudźcie się, szanowni państwo, że do jakichkolwiek ekshumacji dojdzie, bo przede wszystkim strona ukraińska nie jest tym zainteresowana. Ja rozumiem, dlaczego strona ukraińska nie jest tym zainteresowana, bo nikt nie pragnie przyznać się, że jego przodkowie, że jego bohaterowie tak naprawdę nie byli bohaterami, ale właśnie byli mordercami, właśnie byli szczególnie podłymi kreaturami. A taka jest, szanowni państwo, po prostu historyczna prawda i te ekshumacje w całej brutalności tą prawdę by obnażyły. Dlatego póki obecna administracja, postbanderowska administracja rządzi, żadnej ekshumacji nie będzie. Ale, szanowni państwo, historia nie jest zdeterminowana. Ten banderyzm, który jest zaszczepiany od kilkunastu lat bardzo intensywnie Ukraińcom pod auspicjami szeroko rozumianego kolektywnego Zachodu, jest właśnie zaszczepiany. On jest jakby intencjonalnie implementowany do zbiorowej świadomości Ukraińców. I skoro jest to zjawisko jak najbardziej sterowane, jak najbardziej celowe, to nie jest wykluczone, że to zjawisko pod innym kierownictwem, bez tej presji politycznej, da się odwrócić. Ten banderyzm ma konkretny cel. Jest rzecz jasna antypolski, bo każdy banderyzm jest z definicji antypolski, ale przede wszystkim jest antyrosyjski. Miał przygotować Ukraińców do roli mięsa armatniego w tym konflikcie, który w tej chwili się właśnie rozgrywa, i do roli mięsa armatniego Ukraińców przygotował. No cóż, zobaczymy, jak ten konflikt się skończy. W tej chwili nie przebiega on w sposób korzystny dla strony ukraińskiej, a zatem możemy, szanowni państwo, spodziewać się tego, że być może następna administracja ukraińska, która wyłoni się na skutek konsensusu politycznego po zakończeniu tego konfliktu, będzie miała zupełnie inne podejście do tej sprawy. I dopiero wtedy jest sens rozmawiać. Ja nie wierzę w tej chwili w jakiekolwiek koncyliacyjne podejście obecnego banderowskiego ukraińskiego rządu, właśnie dlatego, że jest to rząd banderowski. Właśnie dlatego, że ten bandycki banderyzm stanowi esencję ich postrzegania rzeczywistości, esencję ich samoidentyfikacji i świadomości. Dlatego nie ma w tej chwili z nimi żadnej dyskusji. Nie dajmy się zwieść, to są tylko i wyłącznie pozory. Pozory czynione pod okoliczność polskiego spektaklu politycznego, pozory czynione na potrzebę polskiego wyborcy czy polskiego elektoratu, który oczekuje jednoznacznych działań w tej sprawie i tych jednoznacznych działań się nie doczeka. Naszą rolą, szanowni państwo, jest przedstawianie sprawy jak taką, jaka jest, aby tutaj medialne kłamstwa nie zaprzepaściły naszego działania, żeby te medialne kłamstwa nie przesłoniły rzeczywistości. W tej chwili nie ma żadnych realnych czynności po stronie ukraińskiej, są tylko puste gesty i puste słowa. Nie uwierzę, dopóki nie zobaczę. To tyle, dziękuję bardzo. Myśl Polska to ideowa praca i zaangażowanie wielu osób w redakcji. Zachęcamy Państwa do finansowego wsparcia naszej działalności. Można to zrobić tradycyjnie poprzez dowolną wpłatę na konto Fundacji Narodowej imieniem Romana Dmowskiego lub stawiając nam symboliczną kawę przez portal Buy Coffee. Niezbędne linki znajdziecie Państwo w opisie filmu. Dziękujemy. Dziękuję. Ja to generalnie, proszę Panów, jestem, żeby przestać już pukać do tych drzwi, bo to bez sensu. Od razu pojawiły się oczywiście też zdjęcia tego Sybichy, który ze sztandarem banderowskim w jakąś rocznicę powstania UPA pozował triumfalnie, tak jak generał Załużny wcześniej, więc ten Sybicha jednocześnie składa deklarację, a z drugiej strony wiadomo, że jest zwolennikiem tej tradycji. Więc ja uważam, że dajmy sobie już z tym spokój.
Aczkolwiek w Polsce ten problem, znaczy to jest niby pozytyw, to znaczy, że ten problem stał się zauważalny przez polityków mainstreamu i uważają, że żeby wygrać wybory czy dobrze się zaprezentować, to trzeba być tutaj twardym. I nawet Trzaskowski w tym kierunku poszedł, a Sikorski chciał mu pomóc, że proszę bardzo, jest sukces, rozbrajamy tą minę, bo przeciwnik na tym będzie jechał. Czyli że nastroje społeczne w Polsce się na tyle zmieniły, czy świadomość tego, co się wydarzyło, że politycy mainstreamowi, którzy poprzednio mówili, to jest historia, to nas nie interesuje, nie mogą przejść obojętnie wobec tego. Czy kolega Adam Śmiech zgadza się, że dajmy sobie spokój na razie z tą kwestią, no, do lepszych czasów? Czy należy drążyć, tak jak to politycy polscy robią, że co jakiś czas osiągają sukces, że jest deklaracja? Znaczy, są dwie tutaj jakby najważniejsze strony tej sprawy, to znaczy drążyć. No, drążyć to należy całościowo, to znaczy dążyć do zupełnie innych spraw niż tylko ekshumację, bo ja tutaj powtórzę to, co już wielokrotnie mówiłem, że same ekshumacje niczego nie załatwiają, a ponieważ nie załatwiają, to nie powinno się całej polskiej polityki w tym temacie związanym z ludobójstwem dokonanym przez ukraińskich nacjonalistów w czasie II wojny światowej na Polakach, nie tylko Polakach, sprowadzać do kwestii ekshumacji. Niestety, ponieważ dużo ważniejszą sprawą jest kult, jaki w tej chwili panuje na Ukrainie tych zbrodniarzy, więc sprawa ekshumacji staje się sprawą trzeciorzędną. Ja rozumiem, że jest to szczególnie trudne i przykre do zaakceptowania dla rodzin ludzi, którzy zostali w ten brutalny sposób zamordowani przez tych ludzi, którzy nie są godni, żeby nazywać ich jakimiś kombatantami. To byli po prostu zwyczajni mordercy. Wszystko jedno, czy z kosami, czy z karabinami, czy w jakimś pseudomundurze, czy bez munduru. Takich ludzi to tylko i wyłącznie to, że Ukraina jest pod płaszczykiem Zachodu, a Stanów Zjednoczonych w szczególności, tylko wyłącznie z tego faktu wynika, że ten kult może tam mieć miejsce. To jest coś zupełnie nieprawdopodobnego w świecie cywilizowanym. Niestety to ma miejsce i sprowadzanie polskiego stanowiska do ekshumacji jest ogromnym błędem. I w tym sensie powinniśmy to porzucić, ponieważ są sprawy ważniejsze, które niewystępowanie o ekshumację będzie pokazywało, że sprawy są niezałatwione, ponieważ załatwienie w cudzysłowie, bo to jest niedobre słowo, ekshumacji w tej chwili i pokazanie tego jako sukcesu spowoduje co, że po prostu nie tylko tak jak kolega naczelny tutaj pokazał te wyjątki już z niedawnej przeszłości, gdzie gdzieś tam w Szczerym Polu ustawiał krzyż i kładł kwiaty pan prezydent Duda, co zresztą mogło być równie dobrze zainscenizowane na dowolnej polskiej wsi, no ale pewnie nie było, no ale chodzi to o po prostu jak to żałośnie wyglądało. To strona ukraińska nie tylko będzie chciała przypisać zbrodnie komu innemu, ale uzna, że to jest koniec tematu i że cała sprawa związana z tym, że tam jest kult, tam się dzieci wychowuje w pieśniach, wśród postaci uważanych takich jak Quinn Savour za wielkiego bohatera i wielu, wielu innych mniejszych i większych dowódców UPA, no zresztą oczywiście z naczelnym dowódcą Tarasem Czuprynką, Romanem Szuchewyczem, zamieść pod dywan, stwierdzić, że to już jest wszystko, jakieś wybrane, gdzie się to przypisze jeszcze tak jak kolega zauważył po tamtym przykładzie NKWD i zamieść temat i koniec. I oczywiście filo-Ukraińcy, czy filo-banderowcy trzeba powiedzieć w Polsce też do tego dążą, ponieważ u nas stanowisko kiedyś wypracowane przez Gazetę Wyborczą jest takie, że no, cały ten konflikt, w ogóle słowo konflikt tutaj nie pasuje, ale nazywa się to konfliktem i szuka się równoważności. No chociażby teraz przy tej sprawie najświeższe komentarze na TVN 24, no to jest na tej zasadzie, że no tak, no najpierw tam Ukraińcy nas wymordowali, ale potem był odwet Polski. Już pomijając to, że według obowiązującego prawa wojennego
przyjętego oczywiście przed II wojną światową, Polacy mają prawo, mieli prawo wtedy do odwetu, że to nie jest jakaś zbrodnia wojenna w tym sensie, jak się to dzisiaj przedstawia i po szeregu rezolucji w sprawie prawa wojennego, które nastąpiły po 1945 roku, tylko trzeba pamiętać, że należy to widzieć przez pryzmat prawa wojennego obowiązującego w latach II wojny światowej. Niezależnie od tego, jak dalece naiwne było to prawo, jeżeli chodzi o możliwości jego realizacji. W każdym razie zastosowanie represalii, czyli po prostu prawa odwetu, mówiąc potocznym językiem, było po stronie polskiej. Było to zresztą bardzo ograniczone i co jest charakterystyczne dla polskich filobanderowskich historyków i również nie polskich, bo ukraińskich, którzy występują jako tutaj wykształceni i wychowani przez Polskę, jest oczywiście powiększanie liczby ofiar odwetów polskich, a pomniejszanie liczby ofiar banderowców. Także o tym wszystkim trzeba pamiętać. Moim zdaniem to całe proszenie się, to co mówiliśmy do tej pory, to było poniżanie po prostu nie tylko Polski obecnej, ale tych wszystkich ofiar. To porównywanie do sytuacji z żołnierzami Wehrmachtu i cmentarzami Wehrmachtu na Ukrainie i tak dalej. A pamiętajmy, że istnieją tam też cmentarze SS Galicien, która była jednostką niemiecką złożoną z ochotników ukraińskich. I to jest też sprawa zupełnie jednoznaczna. Także jeżeli nie ma możliwości uzyskania niczego więcej, co leży w żywotnym interesie polskim, czyli ataku bezpośrednio na ten kult, zdobywając oczywiście wcześniej poparcie różnego rodzaju ośrodków, jak również państw czy rządów innych państw, bo jest wiele literatury napisanej przez normalnych historyków zachodnich, którzy podobnie jak polscy historycy, tylko oczywiście z innej perspektywy, bo to nie dotyczy ich bezpośrednio, w sposób obiektywny opisywali te zbrodnie i twórców tego chorego, zbrodniczego ruchu, którzy dzisiaj stoją na pomnikach i tak dalej. Także jeżeli nie można tego zniszczyć to, co jest najistotniejsze w tym, czyli trwający kult, należy powiedzieć, że w takim razie my rezygnujemy, skoro dla was najważniejsze jest to, żeby dalej zbrodniarze stali i wychowali, żebyście dalej mogli wychowywać młodzież ukraińską w tym kulcie, to my dziękujemy bardzo. Są inne metody, żeby na was wywrzeć nacisk. Tylko oczywiście filobanderowskie władze polskie tego nacisku nie wywrą, więc tutaj żyjemy w dwóch rzeczywistościach, to co powinno być, a to co jest. I to co jest będzie zmierzało do zamiecenia tego tematu pod dywan. Dziękuję. Dziękuję. Tutaj mówiliśmy o tych pomnikach, że sprawstwo kierownicze, ale jest jeden gość, banderowiec, który odpowiada bezpośrednio za zagładę Wołynia, to jest Kłym Sawur, czyli Dmytro Kłaczkiewski, który ma pomniki na Wołyniu. On jest bezpośrednio, sam się przyznał, przecież się chwalił tym na zjazdach UPA, a ci pozostali to zaakceptowali jako świetne rozwiązanie. Ja myślę, że tutaj rację ma z tych polityków, nazwijmy mainstreamowych, chyba no, były polityk Leszek Miller, który mówi, ale ekshumacje tu nic, to nie, znaczy tak, oczywiście powinny być, ale problemem jest kult Bandery na Ukrainie, oficjalny kult, bo u nas też była taka narracja, nie wiem czy koledzy się zgodzą, jeszcze parę lat temu, nie ma żadnego kultu, to jest tylko marginalne, to w ogóle to ta na zachodniej Ukrainie jakaś swoboda, partia, która ma 1,5%, to wszystko jest wyolbrzymiane. No to jak to jest? To znaczy, że kult ma zasięg 1,5%, bo to partia Swoboda, a jednocześnie wszystkie uchwały Rady Najwyższej, prezydenta przyjęły ten kult, który ma tylko 1,5% poparcia, no to są żarty. Ja tutaj jeszcze, zanim kolega Piskorski powie, że w te ekshumacje i te deklaracje ukraińskie nie wierzy, uwaga, nawet kto, i tu koledzy i państwo się będą zaskoczeni. Jan Piekło, czołowy Ukrainofil, powiedział, ale to nie ma sensu, nie, nic z tego nie będzie, już były takie deklaracje. Czyli nawet on uznał, że to jest kolejny humbug. Czy wobec tego kolega Piskorski może coś jeszcze dodać? Deklaracji było mnóstwo i ja przypominam, że jeszcze nie tak dawno Sikorski żalił się, że go szef ukraińskiego MSZ oszukał, czy wprowadził błąd. I teraz ta deklaracja też nie ma żadnej wartości. Ja sobie sięgnąłem po ukraiński tekst tej deklaracji, przetłumaczyłem ten ukraiński tekst i brzmi on następująco, jeśli można zacytuję.
Deklaracja stanowi, że jesteśmy zdeterminowani, by rozwiązywać sporne kwestie związane z naszą wspólną przeszłością zgodnie z wartościami ogólnoludzkimi i w duchu chrześcijańskim. W możliwie najkrótszym terminie Ukraina i Rzeczpospolita zapoczątkują działalność wspólnej grupy roboczej pod egidą Ministerstwa Kultury i Komunikacji Strategicznej Ukrainy i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP w celu podjęcia fachowych prac mających na celu osiągnięcie porozumienia pomiędzy stronami. Ukraina potwierdza brak przeszkód dla prowadzenia przez polskie instytucje państwowe i prywatne prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych na terytorium Ukrainy we współpracy z odpowiednimi instytucjami ukraińskimi. I na koniec Ukraina deklaruje gotowość do pozytywnego rozpatrywania wniosków w tych sprawach. To jest deklaracja, to nie jest akt prawny, żaden, absolutnie takich deklaracji rzeczywiście w ostatnich latach było mnóstwo i zadałem sobie też trud przejrzenia mediów ukraińskich, proszę Państwa. Mediów ukraińskich, które praktycznie przemilczały w ogóle temat deklaracji w tej sprawie. One się skoncentrowały na tym, że Sybiga przyjechał i mężnie walczył o dostawy MiG-29, które nam jeszcze zostały, że przekonywał o obecności Koreańczyków z północy na froncie, ale o tej sprawie praktycznie cicho szał. W kilku mediach ukraińskich, na kilku portalach, które w ogóle poświęciły jakąś wzmiankę tej części wspólnej deklaracji, czytaliśmy takie wyjaśnienie, była gwiazdeczka do pojęcia tragedia ukraińska. Tragedia ukraińska, tak, tak to się tam nazywa oficjalnie. I ja może odczytam, jak brzmi definicja powtarzana we wszystkich mediach, niezależnie od ich barw politycznych, ukraińska definicja tego, co wydarzyło się na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Cytat. Tragedia wołyńska miała miejsce w 1943 roku, gdy według danych ukraińskich badaczy Polska Armia Krajowa i Ukraińska Armia Powstańcza przeprowadzały czystki etniczne Polaków i Ukraińców. W efekcie na Wołyniu zginęło ponad 100 tysięcy Polaków i 40 tysięcy Ukraińców. Świadkowie tych wydarzeń odnotowali okrutne metody, do których uciekały się obie strony. Tak brzmi definicja powtarzana do znudzenia, proszę Państwa. Do znudzenia we wszystkich mediach, przy każdej wzmiance o tym problemie historycznym pomiędzy naszymi krajami. Więc to są wszystko bajki. Kolega słusznie, kolega redaktor zauważył, że mamy do czynienia w tej chwili z ideologią państwową. Z ideologią państwową nie chodzi tutaj o poparcie takie czy inne, czy liczebność formacji otwarcie neobanderowskich, ale o to, że ten kult, ta budowa tożsamości współczesnej ukraińskiej, ukraińskiej państwowości, taką jaką ją znamy w tej chwili, oparta jest na fundamencie banderowskim. Dopóki ona jest na tym fundamencie oparta, dopóty nie można mówić o żadnym uregulowaniu tych relacji historycznych pomiędzy naszymi krajami. I jeszcze jedno, jak już mówimy o wizycie, o tej rozmowie kordialnej rzekomo Sikorskiego i Sybigi, to czy przypominacie sobie Państwo, może drodzy koledzy sobie przypominają, żeby ktokolwiek z urzędników, polityków ukraińskich, jakiegokolwiek szczebla, powiedział proste słowo: przepraszamy. Bo takie słowo słyszeliśmy z ust na przykład wszystkich chyba dotychczasowych prezydentów Federacji Rosyjskiej odnośnie zbrodni katyńskiej. Takiego słowa nie usłyszeliśmy od, zdaje się, ani jednego polityka, poza oczywiście Partią Regionów, która inicjowała potępienie zbrodni ludobójstwa banderowskiej, uznawała to za potępienie, zresztą śmieszne. Kolega redaktor pamięta, że to oni nakłaniali polski Sejm, apelowali do polskiego Sejmu, żebyśmy my to uznali za ludobójstwo. No ale poza nimi, po 2014 roku, czy ktokolwiek wydusił z siebie nawet jakieś nieśmiałe przepraszam. Projekt państwa ukraińskiego, tej państwowości, szczególnie po roku 2014, oparty jest wyłącznie na banderyzmie. Przekonujemy się o tym na co dzień. Ten projekt jest budowany pod kuratelą anglosasów. Jeszcze jeden fakt na koniec tej mojej krótkiej wypowiedzi. Otóż kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że jeden z uczciwych Ukraińców, uczonych ukraińskich z Uniwersytetu w Ottawie, profesor Iwan Kaczanowski, jest nacenzurowanym, a renomowane wydawnictwa takie jak brytyjskie Routledge naukowe, które do tej pory wydawało jego książki cenione w świecie naukowym, odmówiło mu publikacji jego najnowszej książki, która jest zestawem, zbiorem badań, jakie przeprowadził on nad neonazizmem i neobanderyzmem ukraińskim i jego zbrodniami po roku 2014.
XIV. Tak to wszystko wygląda. Anglosaski projekt tożsamości banderowskiej jako fundamentu państwowości ukraińskiej. My musimy się z tym pogodzić, że innej państwowości, dopóki Anglosasi patronują temu projektowi, państwo podobnemu, tak to nazwijmy, po prostu nie będzie. Tak, no myśmy już to się z tym pogodzili. W tym, co kolega czytał w tej wykładni historii, jest pewien postęp mimo wszystko. To znaczy uznaje się, że 100 tysięcy Polaków zginęło. Oczywiście liczba Ukraińców jest znacznie zawyżona i oczywiście jest kłamstwo, że Armia Krajowa w 1943 organizowała odwet, bo tam Armii Krajowej nie było. Armia Krajowa pojawiła się dopiero w 1944, to jest 27. Dywizja AK i w zupełnie innym celu powstała po to, żeby zamanifestować, że kresy są nasze. I jeszcze jedno, jeśli mogę przypomnieć w tym wątku. Otóż jak pisał Wiktor Poliszczuk na przykład, ale też inni uczciwi historycy ukraińscy, wśród tych może i 40 tysięcy Ukraińców, większość to są ofiary UPA. Ukraińskie ofiary UPA, o których też trzeba pamiętać. No tutaj dobrze kolega wspomniał Kaczanowskiego, ale my z kolegą Śmiechem pamiętamy właśnie Poliszczuka i pamiętamy, co się stało z chyba z Dmitrijem Masłowskim, który znaleziony w bramie, bo on napisał książkę Komu służyło, czy komu z kim współpracował i służyło UNUPA. Tak załatwiono sprawę innej narracji ukraińskiej. Powiedzmy sobie szczerze, Poliszczuk, który był Ukraińcem początkowo nawet zafascynowanym nacjonalizmem, ale jak przejrzał dokumenty, uznał, że jego misją dziejową czy życiową jest o to, żeby oczyścić naród ukraiński i Ukrainę z tego ciężaru. No i co? I w Polsce też był zapis na niego. Było, że to jest narracja Kremla. A on wywiózł, bo jeszcze w latach 90. miał z kolegów w archiwach i skopiował gigantyczne ilości dokumentów. Miał chyba w archiwum domowym, nie wiem, czy one są gdzieś przechowywane. Jeszcze kolega Śmiecha dwocen w sprawie Poliszczuka. Kolega, zdaje się, ma jakieś teksty jeszcze, które trzeba by wydać. Tak, no musimy do tego wrócić, bo mam bardzo dużo tekstów, które otrzymywałem bezpośrednio od Poliszczuka drogą mailową. Natomiast oczywiście robiono mu tak zwany zły PR, czarny, przecież były różne sugestie, że to jest oczywiście, bo to jest ulubiony stopień, pułkownik NKWD i tak dalej, no przecież bzdury kompletne, proszę Państwa. Ja pamiętam taki wywiad, który kiedyś był zamieszczony w niewielkiej książeczce z jego tekstami, jako ostatnia część tej książki, gdzie on właśnie to, co kolega powiedział, że on nigdy nie był w Kanadzie mieszkając pośród środowisk banderowskich, natomiast był pośród środowisk melnykowskich, tam działał i pracował i tam między innymi właśnie zetknął się z ogromem zbrodni i on w tym wywiadzie powiedział, że zdecydowały po prostu czynniki moralne. On po prostu nie mógł tego zaakceptować, kiedy poznał prawdę i stwierdził, że jedynym wyjściem jest ujawnienie tego wszystkiego, do czego dotarł, a poza jego ogromnym archiwum, no to przypominam, że to jest kilkadziesiąt pozycji książkowych, w tym najważniejsze 5 grubych tomów, takich formatu A4, właśnie głównie z dokumentami, gdzie komentarz jest sprowadzony tylko do niezbędnego minimum, jeżeli chodzi o właśnie komentarz historyczny. Także bardzo zasłużona postać i wszystko, co o nim złego powiedziano, to są po prostu prymitywne kalumnie neobanderowców, jeszcze banderowców i ich polskich popleczników. Tak, ja tutaj możemy zadeklarować, kolega zadeklaruje też, że w roku przyszłym, już nadchodzącym, wydamy to, co jeszcze nie zostało opublikowane, więc przypomnimy to, co warto, bo myślę, że to się Poliszczukowi należy. Ja pamiętam, w dobrym tonie było, żeby polscy historycy i polscy publicyści w ogóle nie wymieniali książek Poliszczuka, na przykład w bibliografii. Pomijano. Do tej pory trwa ten zapis. No więc jak to jest? Najbardziej propolski jakby historyk ukraiński zajmujący się z pozycji przychylnych Polsce został w Polsce też wykreślony, bo banderowcom się nie podobał. W takim miejscu jesteśmy i na koniec tylko konkluzja tej rundy, że przypominają sobie koledzy i państwo, jak wojna się zaczęła na Ukrainie w 22 roku, to ci popierający Ukrainę mówili tak, no wreszcie jest szansa, oni wykreują sobie teraz nowych bohaterów, którzy zastąpią tego Banderę Szuchewycza, oni się tego pozbędą. I co? Pozbyto się, to okazało się kolejnym złudzeniem tych Ukrainofilów.
Jeżeli ten film podoba się Państwu, to prosimy pamiętać o polubieniu go, udostępnieniu znajomym oraz subskrypcji kanału Myśl Polska TV. Proszę koniecznie kliknąć dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Jesteśmy także dostępni na platformach Facebook, Telegram oraz TikTok, gdzie znajdziecie Państwo krótkie materiały do udostępniania. Dziękujemy. Proszę panów, dziękuję za tą rundę i przechodzimy do drugiej, moim zdaniem, równie ważnej. Dotyczy ona spraw międzynarodowych, ale z naszego jakby otoczenia. Myślę tutaj o wydarzeniach w dwóch krajach i tego, co jak Zachód się zachowuje wobec tych wydarzeń. To znaczy chodzi o Rumunię i Gruzję. Rumunię, może tak bez echa, trochę jak diabełek z pudełka, wyskoczył wynik wyborów pierwszej tury wyborów prezydenckich w Rumunii, który okazało się, że wygrał Calin Georgescu, niezależny kandydat, który kiedyś był w partii takiej rumuńskiej narodowej AUR, który zdobył 23% głosów, nie mając żadnego zaplecza politycznego, wypowiadający się mniej więcej w stylu Viktora Orbana, to znaczy, że trzeba zakończyć pomoc dla Ukrainy i zakończyć wojnę, że NATO nie spełnia swojej roli i właściwie nie wiadomo po co istnieje, no, że Władimir Putin jest wybitnym polityką, więc szok, bo Rumunia jest jednym z krajów frontowych. I proszę Państwa, i wygrał on z Eleną Lasconi, która jest taką oczywiście eksponentką interesów Zachodu. No i co się stało? Parlament, znaczy Parlament Europejski to w sprawie Gruzji się wypowiedział, ale Rada Bezpieczeństwa Rumunii rozważa unieważnienie wyników wyborów ze względu na to, że były wpływy zewnętrzne w domyśle rosyjskie, ale generalnie, że cała kampania szła na TikToku. I że poprzez TikToka, wiadomo, w podtekście TikTok jest chiński, chociaż to chyba nie do końca tak, bo chyba też cenzurują w stylu zachodnim. Ja nie jestem obeznany w tym TikToku, a więc jeżeli do tego dojdzie, to w najbliższych dniach ma być, to będziemy mieli do czynienia z bezprecedensowym wydarzeniem, to znaczy unieważnieniem wyników wyborów, bo się nie podoba ośrodkom, no nazwijmy, ustanowionym na Zachodzie. Odwrotnie niż w Gruzji, gdzie Parlament Europejski podjął uchwałę, że wyniki wyborów są wypaczone i należy je powtórzyć. Coś jest podobna sytuacja jest. No i oczywiście mamy tam protesty głównie organizowane przez, no nazwijmy, fundacje finansowane z zagranicy, głównie George'a Sorosa i resztki Saakaszwilego. Czyli mamy jakiś trend, proszę panów, bardzo ważny moim zdaniem, i tak zwany Zachód, który jest liberalny, demokratyczny, nagle mówi nie, nie, te wyniki wyborów nie obowiązują, bo jest TikTok, Rosja i w ogóle źle ludzie głosowali. Kto zacznie? Kolega Piasta. Dziękuję bardzo. Dzisiaj kolega naczelny mnie uszczęśliwia, dając mi pierwszą kolejność. Szanowni Państwo, ciekawie się dzieje na świecie i to jest bardzo zła wiadomość. Nieradano stare przekleństwo mówi, obyś żył w ciekawych czasach. No przyszło nam żyć w niezwykle ciekawych czasach, do tego stopnia ciekawych, że mieliśmy dzisiaj wręcz problem z doborem tematów, aż tyle ciekawych rzeczy się dzieje. No to najpierw w tych kwestiach rumuńskich, które kolega wywołał. Tak, mnie też zaskoczył ten wynik wyborów w Rumunii, ale to, że wynik jest zaskakujący, to źle świadczy, szanowni państwo, o środkach badania opinii społecznej, a nie o kandydatach, czy nie o wyborcach. Przepraszam bardzo, bo w Rumunii, podobnie jak w Polsce, ośrodki badania opinii publicznej od lat usiłują kształtować rzeczywistość i od lat to im wychodziło. Dowcip polega na tym, że wychodzić im przestało. Mamy do czynienia z zupełnie kuriozalną i skandaliczną sytuacją, kiedy dochodzi do powtórnego przeliczenia głosów, pomimo tego, że nie było protestów wyborczych odnoszących się do samej metodyki głosowania. Nikt nie sugerował, że wybory były fałszowane, że ktoś nie został do tych wyborów dopuszczony, albo ktoś, kto nie był uprawniony do udziału w wyborach, właśnie głosował, tylko przeciwnie, zarzuca się jednemu z kandydatów, kandydatowi powiedzmy antysystemowemu, to, że szanowni państwo korzystał z TikToka. Zupełny obłęd, przecież TikTok jest całkowicie legalny, nikt tego TikToka nie zabronił, a to, że jest to narzędzie ogłupiania młodego pokolenia, no cóż, takie są fakty. Nawet narzędzie, które samo w sobie jest niezbyt dobre, a możemy nawet powiedzieć niecne, można wykorzystać w szlachetnym celu. Zresztą akurat wiemy od naszych rumuńskich kolegów, że ten TikTok cieszy się wśród rumuńskiej młodzieży szczególnie popularność.
popularnością jeszcze większą niż TikTok w Polsce. Zresztą i my, Myśl Polska, jesteśmy obecni na TikToku, więc i my się nie wahamy używać narzędzi niekoniecznie przyjaznych do głoszenia jak najbardziej właściwych treści. A zatem, szanowni państwo, mamy do czynienia z sytuacją, kiedy kolegialny Zachód nie uznał po prostu wyniku wyborów, czyli nie uznał prawa Rumunów do samostanowienia. To nie jest taka pierwsza akcja w tej okolicy. Ja przypominam państwu, że niedawno w wyborach Mołdawii doszło do czarodziejskiego rozstrzygnięcia, gdzie wyniki wyborów okazały się zupełnie inne po tym, jak podliczono głosom mołdawskiej diaspory, które te głosy właśnie były oddawane w różnych tajemniczych, nie do końca kontrolowanych okolicznościach na szeroko rozumianym Zachodzie. Tutaj ten numer by nie wyszedł, inna skala populacji, jednak Rumuni co do zasady głosują u siebie, no i zagłosowali w sposób nieprawomyślny. Jak więc widzimy, szanowni państwo, demokracja jest fantastycznym ustrojem, dopóki wyniki wyboru są takie, jakie tym, którzy pociągają za sznurki marionetek, wypada uznawać za właściwe. Jeśli natomiast ludzie postanawiają wybrać kogoś, komu, kto jest nie w smak tym prawdziwie rządzącym, no to w tym momencie ta demokracja przestaje się liczyć i należy wybory powtarzać do skutku, aż osiągnie się wynik właściwy. Nie wątpię, że Rumuni zostaną do tego w taki czy inny sposób przymuszeni, co rzecz jasna jest przykre. To, co prawdopodobnie uda się w Rumunii, która jednak jest członkiem NATO i Unii Europejskiej, najprawdopodobniej nie uda się w Gruzji. W Gruzji, gdzie wybory wygrało gruzińskie marzenie i tu, szanowni państwo, wbrew temu, co mówi się w mediach, nazwijmy to liberalnych czy postępackich, było to zwycięstwo, które również nie budziło ani nie wzbudzało ani zaskoczenia, ani nie wzbudzało wątpliwości pod względem merytorycznym. Inna sprawa, że wzbudziło, rzecz jasna, oburzenie, ponieważ wygrali nie ci, którzy mieli wygrać. No i w tej chwili w Gruzji mamy taką oto sytuację, że obecny gruziński rząd ogłasza rozbrat z Unią Europejską, która to Unia Europejska próbowała wymusić na nim metodą bardziej już w tej chwili kija niż marchewki, różnego rodzaju niekorzystne z punktu widzenia gruzińskiego rozstrzygnięcia. A zatem dochodzi do przesileń politycznych, dochodzi w sposób zdecydowany. Jest to element tej światowej konfrontacji, która przybiera coraz ostrzejszy obrót. Ja zwracam państwa uwagę na jeszcze jeden obszar, którego tutaj nie poruszyliśmy, to jest obszar Bliskiego Wschodu. Także szalenie istotny, znowu odżył konflikt w Syrii. Konflikt, który nigdy do końca nie został zakończony, ta wojna nigdy nie wygasła, ona została tylko przyduszona. W tej chwili znowu mamy do czynienia z gigantyczną eskalacją, tym razem eskalacją ze strony tak zwanych sił powstańczych, które są finansowane i dozbrajane przez stronę turecką. A więc także w tym obszarze dochodzi do gwałtownej eskalacji, tutaj już eskalacji starć zbrojnych. Możemy więc powiedzieć, że świat stał się niezwykle ciekawy, niezwykle dynamiczny. Jeśli byśmy te wydarzenia komentowali w oderwaniu od siebie, nie mielibyśmy pełnego ich obrazu. Jeśli natomiast spojrzymy na te wydarzenia w sposób całościowy, w sposób komplementarny, narzuca się wręcz oczywista konkluzja, że jest to element wzrostu światowego napięcia, wzrostu napięcia, który może doprowadzić do globalnej konfrontacji. A zatem świat stał się ciekawszym miejscem w tym jak najgorszym tego słowa znaczeniu. I to może tyle w telegraficznym skrócie. Dziękuję. No, dla mnie najbardziej bo Gruzję to wiedzieliśmy, bo śledziliśmy wydarzenia. Wiemy, że premier Kobachidze to jest taki ideowy sojusznik Wiktora Orbana i że oni sobie pozwolą na taką konfrontację z tymi wszystkimi fundacjami tak zwanymi pozarządowymi, finansowanymi głównie przez George'a Sorosa, nie bójmy się tego, i że oni sobie poradzą. Natomiast nie bardzo wiedzieliśmy, co się w tej Rumunii dzieje. To jest ważny kraj, bo to jest blisko nas. No i nagle wyskakuje ten Georgescu i mamy taki ciąg wydarzeń polegający na tym, że przypomnę, w Austrii wygrała Wolnościowa Partia Austrii, która nie jest dopuszczana w ogóle do rozmów koalicyjnych. Partia, która wygrywa wybory, to w normalnym kraju demokratycznym powierza się misję tworzenia rządu liderowi tej partii. W Austrii nic z tych rzeczy. Kombinują na potęgę, jak to samo w Niemczech, w Saksonii i w Turyngii. AfD nie może nawet wziąć udziału w rokowaniach na temat utworzenia większości w tych dwóch landach. No i teraz mamy Rumunię, co może, gdyby do tego doszło, a przypomnę, że w najbliższych dniach będą też wybory parlamentarne, gdzie ma wygrać partia tak zwanej skrajnej prawicy AUR, to jest tam związek chyba Rumunów,
No więc jeżeli by do tego doszło, no to to imperium Orbana, te dawne austro-węgierskie, się powiększa. A Donald Tusk jedzie do Sztokholmu i robi koalicję północnych podżegaczy wojennych. Kolega Adam Śmiech. Tak, no bardzo ciekawą sytuację obserwujemy, bo przede wszystkim możemy po raz kolejny przekonać się o fikcji demokracji, czy też ust pełnych demokracji, jeżeli chodzi o przywódców Unii Europejskiej i krajów Unii Europejskiej. Nie ma żadnej demokracji. Demokracja jest dopóki służy celom tych krajów i tej instytucji, jaką jest organizacja, jaką jest Unia Europejska, no, a w gruncie rzeczy również oczywiście hegemonowi amerykańskiemu. To zresztą w czasie kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych, nie pamiętam w tej chwili, czy to zdaje się, że Hillary Clinton powiedziała w jakimś programie publicystycznym, że czy też John Kerry, że no, jeżeli stracimy kontrolę nad mediami, to stracimy władzę po prostu. Także dlatego oni się tak denerwują, dlatego cały czas trwa walka w tej chwili na świecie o to, aby kontrolować media społecznościowe, no, które oczywiście mogą być założone przez ludzi, których znamy z imienia i nazwiska i oni się nam podobają lub nie. Niemniej jednak no, nie można tego przy ilości operacji, że tak się wyrażę, w świecie internetowo-komputerowym, no, wrogowie wolności i wrogowie głosu ludu po prostu, który jest uzewnętrzniany w mediach społecznościowych, nie są w stanie tego wszystkiego kontrolować. No, mogą opracować oczywiście różnego rodzaju systemy, które w sposób automatyczny to kontrolują, no, ale jednak zawsze musi być na końcu człowiek, który podejmie decyzję i dokona jakiegoś wyboru. Więc tutaj toczy się walka, po prostu ogólnoświatowa, globalna walka o wolność. I tutaj mieliśmy do czynienia z tym usamodzielnieniem się Ilona Muska, prawda, i Platformy X. I teraz te cyrkowe różne zagrania, że tam kluby sportowe się wycofują, bo są oburzone, że mowa nienawiści i tak dalej, no po prostu żałosne, prawda? Kluby sportowe, które każą klękać piłkarzom białym z niewiadomych powodów w Europie, czy wspierają ruch LGBT, prawda? No to żałosność tego jest widoczna jak na dłoni. Natomiast tutaj, no cóż, mamy operację chęci dokonania przewrotu w Gruzji, natomiast tutaj doszło do zaskoczenia zresztą w stylu pierwszej prezydentury, czy też pierwszego pojawienia się Trumpa jako zagrożenia dla części systemu w Stanach Zjednoczonych, czyli też poprzez skrzyknięcie się przez media społecznościowe. I no, teraz cały ten arsenał został powołany, okazało się, że Georgescu, no to naturalnie jest, czy też nie, może nie bezpośrednio on, ale oczywiście mówi to samo, co negacjoniści Holokaustu, popiera kult marszałka Antonesco, oczywiście Zela Kodreanu został od razu wymieniony, no i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście te wszystkie opinie jeszcze dodatkowo twierdzące, że nie można wykluczyć wątku tutaj rosyjskiego. Jak wiadomo, to jest fraza klucz, nie można wykluczyć. Kiedyś tego się nabijałem podczas jednego z wystąpień w Łodzi, ale proszę Państwa, nawet nie zdajecie sobie sprawy z tego, jak często jest to stosowane. Nie można wykluczyć, ale nie można też tego zweryfikować, więc ta banda wrogów wolności może sobie swobodnie tę frazę stosować gdzie bądź. Także zobaczymy. No, oczywiście pan Georgescu jest w trudnej sytuacji. Próbowali go już prześwietlić w Polityko i gdzie indziej i no, nie mogą go złapać za nic, bo już stwierdzili, że jego rodzice i on sam ma 62 lata, więc mógł należeć do partii komunistycznej za czasów przed 89 roku, no ale jednak ani jego rodzice, ani on nie należał, chociaż zwrócono uwagę, że wyjeżdżał w latach 80. do Stanów Zjednoczonych i do Wielkiej Brytanii. Także wiecie Państwo, to jest chyba taki miecz obosieczny skierowany przeciwko niemu, żebyśmy na przykład my pomyśleli, że o, to niedobrze, bo to jednak może być kreacja
sił anglosaskich, ale nie sięgajmy aż tak daleko, to było 40 lat temu, a późniejsza jego działalność we własnym kraju pokazuje, że jest to człowiek, który jest po prostu szczery i wie, o co mu chodzi, a chodzi mu o to, żeby Rumunia nie była państwem na kolanach wobec Zachodu, wobec Stanów Zjednoczonych, a to właśnie wyraził. I no, kamieniem obrazy było stwierdzenie to, że Zełenski jest złym wyborem dla Ukrainy i że wojnę należy jak najszybciej skończyć. No więc jest tutaj cały szereg takich wypowiedzi, które stawiają go obok Viktora Orbana, stawiają go też, na ile możemy się tutaj porównywać, obok naszego środowiska. To nas po prostu łączy. Łączy w jakimś sensie również, nie wiemy jeszcze, jak to będzie wprowadzone w życie i czy to się uda i czy wystarczy siły Trumpowi, żeby spełnić swoje zapowiedzi, ale również obok Trumpa i obok tych sił, które kolega naczelny wymienił na Zachodzie, które no cieszymy się z tego, że coraz więcej zdobywają, ale no, ostatnie wybory okazały się o tyle rozczarowaniem, że i europejskie, i te w poszczególnych krajach, że nadal ten wpływ jest za mały, żeby zmienić całokształt systemu. No ale miejmy nadzieję, że jest to droga, która cały czas będzie ku temu zmierzać i ruch protestu przeciwko wrogom wolności, bo trzeba już nie będziemy nazywać tam jakimiś konkretnymi wrogami tego czy tamtego. To są wrogowie wolności, którzy chcą nas kontrolować od A do Z, od godziny 00:01 po godzinę 24. I tak to wygląda i o to się toczy dzisiaj walka i życzymy panu Georgescu jak najlepiej, chociaż zapewne w drugiej rundzie na skutek mobilizacji wszystkiego, bo tak mi się wydaje, zostaje pokonany, ale jest tym, który daje nadzieję i pokazuje światło w tunelu w kolejnym kraju, a tej nadziei, zwracam państwu uwagę, cały czas nie widać w Polsce. Dziękuję. No właśnie, bo kiedyś poświęcimy jakiś program, że dlaczego my jesteśmy tacy bez jaj. Wokół wszędzie się takie rzeczy dzieją, Węgry, Słowacja, Austria, Rumunia, Gruzja, a u nas czy PiS, czy PO to samo. Jak kolega powiedział o tym, że szuka się haków na tego Georgescu, no to ten marszałek Antonescu, no, który zgodnie z dzisiejszą doktryną zachodnio-soroszowską powinien być bohaterem, bo on poszedł na Rosję razem z Niemcami. A okazuje się, że nie, że to jest obciążenie. Czyli Bandera i Szuchewycz tak, ale Antonescu nie. No więc jak nie kijem go, to pałką. Ale generalnie no, mam taką tutaj do kolegi Piskorskiego, bo my teoretycznie bardzo mało wiemy o życiu politycznym nawet bliskich krajów tu geograficznie. Myślę o Rumunii, no trochę o Węgrzech, no to wiemy. Nie wiemy o Bułgarii, tam też dziwne rzeczy się dzieją w dobrym tego słowa znaczeniu. Jak to jest, że jesteśmy zaskakiwani no właśnie takim wynikiem Georgescu i nic nie wiemy i czy to jest dobrze? O Rumunii to trochę wiemy, bo na łamach Myśli Polskiej ukazywały się chyba dwukrotnie wywiady z ówczesną senatorą, a obecnie posłanką do Parlamentu Europejskiego, Dianą Szoszoaka. Diana Szoszoaka, to też ciekawe, planowała start w wyborach prezydenckich, jest szefową partii rumuńskiej, obecnej w Parlamencie Europejskim, cieszącej się około 10% dzisiaj poparciem. I uwaga, w związku z jej wizytami w ambasadzie Federacji Rosyjskiej w Bukareszcie na oficjalnych przyjęciach organizowanych przez rosyjskiego ambasadora, to był jeden z argumentów, sąd odrzucił jej kandydaturę. Czy nie pozwolił jej się zarejestrować pomimo zebrania podpisów. Więc to, co dzisiaj dzieje się z Georgescu, który wypłynął z tak dobrym wynikiem, właściwie zganiając elektorat Szoszaki i mobilizując ten elektorat, który wcześniej byłby osiągalny dla Szoszoaki, którą znamy z dalszych łamów, no to jest powtórka z rozrywki, to jest powtórka już takiej bezczelności jakby tego systemu rumuńskiego, bo gdyby ten system jeszcze chciał cokolwiek udawać, że jest systemem demokratycznym, no to by już na etapie rejestracji, znamy te numery przecież z różnych miejsc, w tym z Polski, już na etapie rejestracji zakwestionowałby podpisy kandydata Georgescu, nie zarejestrowałby go pod jakimś czysto technicznym pretekstem. Tymczasem my mamy ewidentne oświadczenia władzy sądowniczej rumuńskiej o tym, że wybory trzeba być może powtórzyć
z uwagi na to, że wykorzystywane były w kampanii wyborczej media społecznościowe, które wykorzystywali wszyscy inni kandydaci, żeby była jasność. Takie jak TikTok, kolega wspomniał, ale również takie jak Telegram. Telegram oczywiście kojarzony z obywatelem między innymi Rosji, Pawłem Durowym, bo pamiętajmy, że Durow ma obywatelstwo kilku różnych krajów, w tym Zachód. Ale zmierzając do clou, do tego, czym ten rumuński system pachnie, on pachnie również naszą przeszłością. Ja stawiam taką tezę, że teza generalna dotycząca państw szeroko rozumianego Zachodu, również naszej części Europy, że system przestał się bawić w liberalną demokrację. On się nawet nie udaje, o ile w latach 90. udawano, tworząc właśnie owe bariery nieformalne, zamykając system poprzez różnego rodzaju działania nieoficjalne. O tyle teraz już nie ma nawet udawania. Nikt nie udaje, że żyjemy w liberalnej demokracji, nikt nie udaje, że żyjemy w państwie prawa. I to jest zjawisko powszechne, to jest zjawisko, które w sposób może najbardziej wyrazisty jest ostatnio odzwierciedlane w Rumunii, ale jest też ono obecne w innych krajach. Nie miejmy złudzeń. Jest ono obecne również w moim przekonaniu w Polsce. Ja zawsze przy tej okazji wspominam, ja wiem, że to czasu odległe, ale to moje osobiste doświadczenie, jak próbowałem niegdyś zarejestrować w Polsce partię polityczną i zakwestionowano podpisy, w tym mój własny podpis. No, to są kwestie nagminne. Georgescu najprawdopodobniej rzeczywiście, jeśli ta tura druga odbędzie się z jego udziałem, to te wybory przegra. Nie miejmy tutaj zbyt wielkich złudzeń. Będzie pełna mobilizacja. Co więcej, ja jestem przekonany, że będą i fałszerstwa wyborcze różnego rodzaju. Ten system rumuński jest systemem jeszcze bardziej bezczelnym niż nasz. Także nie mam tu wątpliwości. W Gruzji sytuacja wygląda nieco inaczej, bo kolega poruszył też Gruzję. Otóż w Gruzji jeszcze mamy do czynienia z sytuacją polegającą na tym, że miliarder, że najzamożniejszy tamtejszy oligarcha, mówię o Iwaniszwilim, Bidzinie Iwaniszwilim, kontrolują partię rządzącą i jest silniejszy kapitałowo, jest silniejszy zasobowo niż różnego rodzaju fundacje zewnętrzne. I być może to jest jakaś droga. Tutaj trochę Adam mnie natchnął, wymieniając Ilona Maska choćby, że być może paradoksalnie jakąś drogą do wyrwania się z szponów tych wrogów wolności jest to, żeby pojawił się jakiś wpływowy miliarder, czy to w rodzaju Iwaniszwilego na skalę gruzińską, czy to w rodzaju Ilona Muska w Stanach Zjednoczonych, kilku jeszcze innych w różnych krajach, ale u nas na horyzoncie obawiam się, że takiego miliardera polskiego, wpływowego, który przeważyłby szalę wpływów anglosaskich w naszym kraju, raczej nie ma. Więc jesteśmy w sytuacji dużo gorszej od Gruzji. I moim zdaniem też Rumuni są w tej sytuacji niezaciekawej, dlatego że za Georgescu też nie stoi ani wielki kapitał, ani zasoby, ani żaden idealistyczny, wolnościowo nastawiony miliarder czy oligarcha rumuński. No właśnie, chociaż jak kolega powiedział, że najprawdopodobniej przegra, cholera wie, a może wygra, ale oczywiście te fałszerstwa na pewno będą. Ja chciałem tylko panom i państwu powiedzieć tak, że te nasze media i w ogóle zachodnie to tak się wyśmiewają z systemu rosyjskiego i białoruskiego. Nie, że tam się nie dopuszcza do wyborów niewygodnych kandydatów. No a przepraszam, a tutaj to co jest? A nawet jak się dopuści, to potem się ich nie dopuszcza, mimo że wygrywają wybory, nie biorą udziału nawet w rozmowach, żeby utworzyć jakiś rząd. No to czym to się różni? Przynajmniej tam jest uczciwie, że jest autokracja, a nie jest tak zwana demokracja liberalna, bo oni cały czas utrzymują, że jest demokracja liberalna. Dzisiaj Jacek Żakowski w Tok FM pierwsze pytanie wszystkim gościom zadawał takie: dlaczego Obajtek jeszcze nie siedzi? No to kurczę, to on ma decydować, czy opinia publiczna, nacisk na sąd, że trzeba wsadzić Obajtka. Za co? Za to, że połączył Lotos z Orlenem na szkodę Polski. Tylko zapomniał gościu,
jednego faktu, że Komisja Europejska się zgodziła na tą fuzję, ale to już mu nie przeszkadzało. Dlaczego Obajtek nie siedzi? Proszę panów, nie jest źle. Mamy jeszcze 10 minut na Michałki, a Michałki będą dosyć smakowite z tego, co wiem. I zacznie kolega Przemysław Piasta. Dziękuję uprzejmie. Szanowni Państwo, u mnie Michałek z Ukrainą w tle, że tak to określę. Zresztą te Michałki z Ukrainą w tle zazwyczaj bywają szczególnie smakowite. Otóż, Szanowni Państwo, marszałek województwa podkarpackiego zrobił w ostatnim czasie zakupy. Kupił mianowicie 18 mieszkań, 3 w Rzeszowie, 6 w Krośnie, 4 w Przemyślu i 5 w Tarnobrzegu. Możecie Państwo zastanowić się, po co marszałkowi te mieszkania? No, wiadomo, że nie kupił je, rzecz jasna, za swoje pieniądze, kupił je za nasze, a w sumie za podkarpackie pieniądze. Pieniądze podkarpackiego podatnika, a to przecież też polski podatnik. Wydał na to 12 milionów 600 tysięcy złotych i, szanowni państwo, daje to nam cenę mniej więcej 700 tysięcy na mieszkanie. Ale nie będę już państwa dłużej trzymał w niepewności. Są to mieszkania, rzecz jasna, dla uchodźców z Ukrainy. Możecie państwo zadać sobie pytanie, ilu w tych 18 mieszkaniach udało się ulokować uchodźców. Otóż aż 43 sztuki uchodźców. Nie chce mi się wyliczać, ile ulokowanie jednego uchodźca pana marszałka kosztowało, ale jak łatwo można sobie policzyć, robią nam się z tego horrendalne pieniądze. A zatem, szanowni państwo, kiedy mówimy o naszych bezcennych Ukraińcach, możemy mówić o nich w sposób dosłowny, rzeczywiście na Podkarpaciu. Dzięki panu marszałkowi są to w istocie rzeczy bezcenni goście. Dodam, szanowni państwo, że marszałkiem województwa podkarpackiego jest oczywiście Władysław Ortyl z Prawa i Sprawiedliwości. A zatem Prawo i Sprawiedliwość, które teraz pochukuje bardzo mocno ustami swojego bezpartyjnego kandydata na prezydenta na kwestie polsko-ukraińskie, z jednej strony groźnie pochukuje, z drugiej strony cały czas w hojny sposób wspiera rzeczonych Ukraińców, rzecz jasna, z publicznej kasy. Ja bym sobie, szanowni państwo, życzył jednak, żeby urzędnicy zachowali taką hojność daleko posuniętą do prywatnych pieniędzy, a jeśli chodzi o pieniądze publiczne, zachowali jednak pewien umiar ich wydatkowaniu, ale zdaje się, że moje życzenie pozostanie przez jakiś czas niespełnione. To tyle, jeśli chodzi o mój Michałek. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Ja się spodziewałem, że u kolegi będzie sportowe, ale chyba koledzy się umówili za moimi plecami. A to jest rzeczywiście skandal, bo ja przypomnę, ostatnio parę dni temu pielęgniarki polskie demonstrowały pod Urzędem Rady Ministrów, bo znowu oczywiście nie ma pieniędzy. Jest 2,5 tysiąca wakatów na policjantów w Warszawie, bo marne pensje są. A tu lekką roczką, proszę panu, marszałek województwa z PiS-u. I to jest taki apel do wszystkich tych wierzących jeszcze, że PiS jest partią, nie wiem, narodową czy patriotyczną, mieszkania kupuje dla Ukraińców. Chyba że za tym się ukryje jakiś interes, wie kolega, to tego nie wiem. Kolego, jak nie wiadomo, o co chodzi, zawsze chodzi o pieniądze, ale już czysta racjonalność wydatkowania środków publicznych wskazuje na to, że zakup mieszkań przez jednostkę samorządową to jest pomysł, delikatnie rzecz ujmując, średni. W każdym razie, jeśli chociażby kontrolerzy NIK-u mieliby intencję sprawdzić, co w trawie piszczy, to na pewno mają tutaj szerokie pole do popisu. No tak, bo NIK też jest polityczny. To kto będzie miał ten sportowy element? Chyba kolega Śmiech. Tak, tak, no właśnie, proszę państwa, Michałek taki, że to po prostu pokazuje, do czego my doszliśmy w Polsce i jak wszechogarniającą jest narracja IPN-owska. To jest bardzo ciekawe, ponieważ ogarnia ona nie tylko zwolenników IPN-u, czyli no mniej więcej zwolenników PiS-u, ale wszystkich innych. Otóż, proszę państwa, na meczu, którego zresztą nie oglądałem, bo coraz mniej mnie futbol interesuje, Omonia Nikozja na Cyprze z Legią Warszawa, wygranym zresztą przez Legię 3-0, cypryjscy kibice, no jak się okazuje, napluli w twarz wszystkim Polakom. Skandal nad skandalem, no takie tytuły, proszę państwa, zwłaszcza to napluli w twarz wszystkim Polakom, no i wypowiedzieli się różni ludzie. Ja tylko państwu tutaj mógłbym długo mówić, ale przytoczę wypowiedź pana Rafała Trzaskowskiego, który, jak wiemy, ma te poglądy, które są akurat w danym momencie na topie, i tutaj również okazało się, że jest zwolennikiem narracji PN-owskiej. Ten straszliwy skandal polega na tym, że
Kibice cypryjscy napisali, że 17 stycznia 1945 roku Armia Czerwona wyzwoliła Warszawę. I na tym polega ten straszliwy skandal. No ale oczywiście skandal ten jest następcem narracji IPN-owskiej mówiącej o okupacji Polski i tak dalej. Ale pan Trzaskowski poszedł trochę dalej. No oczywiście zaczął tak, żeby już nie było możliwości kontrargumentów. W czasie, gdy na rozkaz Putina codziennie spadają bomby na ukraińskie miasta, mordowani są cywile, na meczu Omonia Legia cypryjscy kibice prowokują oburzającym hasłem o rzekomym wyzwalaniu Warszawy przez Sowietów w 1945 roku. No i tutaj pominę następne zdania, ale ostatnie jest takie. Agresora nie nazywa się wyzwolicielem. Kropka. Grzmi polityk w mediach społecznościowych, dopisał jeden z pseudodziennikarzy czołowego portalu. No więc wiecie Państwo, no pan Trzaskowski wyznaje, tak jak powiedziałem, poglądy, które aktualnie są na topie, a w ogóle to nie ma poglądów. No i ciekawe jest z tym agresorem, bo tam też zarzucono kibicom cypryjskim, że napisali, że pogoniliśmy was do Berlina, jak w 45 byliście pogonieni do Berlina, no tak jakby sugerowali, że Polacy byli pogonieni, no ale jeżeli obserwują narrację w Polsce, to ja im się wcale nie dziwię, no bo my jesteśmy o krok od tego, żeby, no nie wiem, Waltera Modela postawić na pomniku, a może tych już w ogóle z końcówki kwietnia 45 roku znanych nam ze słynnego filmu Upadek, czyli Wenka i Steinera, prawda, jako obrońców przed agresją sowiecką w 1945 roku, które nie było po prostu wyzwalaniem Europy od wschodniej i środkowej, od okupacji niemieckiej, hitlerowskiej, tylko jak się okazuje, była to agresja. I agresora nie nazywa się wyzwolicielem. No, czyli sukcesem jest tutaj wielkim narracja IPN-owska. Natomiast muszę jeszcze tylko jedno słowo powiedzieć. Dariusz Dobek, proszę Państwa, przegląd sportowy. No i ten to już w ogóle pojechał, proszę Państwa, ostro po bandzie, ponieważ stwierdził, no tam zakłamany przekaz i tak dalej, komunistyczny, zbrodniczy komunizm i tak dalej, i tak dalej. I takie zdanie. Cóż to było jednak za wyzwolenie, skoro przez kolejnych kilkadziesiąt lat trwała radziecka, to tym razem radziecka okupacja Polski. No to jest, proszę Państwa, już naprawdę dramat, dramat mentalnościowo-umysłowy. Ja tylko przypomnę, że kiedyś w tych czasach kilkudziesięcioletniej okupacji Polski, przegląd sportowy był gazetą polską. Pisali tam wybitni dziennikarze o przeszłości również w Armii Krajowej, jak Lech Cergowski, Jerzy Zmarzlik, Łukasz Jedlewski, Jerzy Jankiewicz. Wymieniam tych, którzy zajmowali się poszczególnymi dyscyplinami. Polska pod tą okupacją wychowała wielkich sportowców, że wspomnę tylko trenera Feliksa Papę Sztama i cały szereg bokserów, Henryka Łasaka, kolarstwo czy Kazimierza Górskiego, mógłbym wymieniać setkami tych ludzi. I to była okupacja, kilkadziesiąt lat trwająca okupacja. Tymczasem dzisiaj ten człowiek zupełnie już w sposób niepoczytalny głosi takie bzdury w sytuacji, kiedy przegląd sportowy jest niczym innym jak wydawnictwem Axel Springer. Także to jest jakby podsumowanie tej głupoty i obsesji na punkcie 45 roku i późniejszych lat i całej tej koncepcji okupacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tutaj kolega chyba mówił 17 września, bo się kojarzy 17 września z 17 stycznia. Może im się pomyli. Stycznia, oczywiście stycznia. Ale im może się skojarzyło, że chodzi o 17. Jeszcze niedawno, jeszcze dodam, nie tak dawno, jeszcze kilka dobrych lat temu, ale już w XXI wieku wciąż przedstawiciele władz Warszawy brali udział pod pomnikami w składaniu kwiatów, no ale to powiedzmy, ja kolego że więcej powiem, Rafał Trzaskowski brał udział w takich składaniu wieńców. No, no właśnie. Zmienił zdanie w obliczu zbliżających się wyników wyborów i uznał, że tak jest, a jego ojciec Andrzej Trzaskowski występował w Opolu pod okupacją sowiecką, prowadził orkiestrę, nie wiem, sowiecką czy okupacyjną i po prostu utwierdzał tą okupację w jej sukcesie, także no.
Natomiast ten dziennikarzyna, bo inaczej nie można powiedzieć z przeglądu sportowego, to ma się wie kolega, to on jest nikim w porównaniu z dziennikarzami przeglądu sportowego pod okupacją sowiecką. Ja czytałem przegląd sportowy od lat 70. codziennie. Nie wiedziałem, że to jest gadzinówka okupacyjna, a obecnie ten Axel Springer to jest niepodległa Polska. Taki debil będzie nas tutaj uczył. Ale wie, najśmieszniejsze, bo Michałek musi być śmieszny. Było tak, że kibice Omoni Nikozja, jacyś komuniści podobno, chcieli zdeprymować piłkarzy Legii, ale w Legii gra trzech Polaków. A reszta to są Hiszpanie, Portugalczycy, którzy nie mają pojęcia o żadnym 45. ani tym. Także tak zdeprymowali dziennikarza, oburzyli Rafała Trzaskowskiego, dziennikarzynę z przeglądu i pana Cezarego Kuleszę z PZPN-u, który mówi, tego nie zostawimy tak. Będziemy w UEFA, ale jak kibice Legii na każdym meczu polityczne robią demonstracje, czy to antyniemieckie, czy antysowieckie, czasami i antyukraińskie. To jest dobrze. Świetna robota, ale jak tamci wywiesili, zamiast to zignorować, to myśmy zrobili z tego huczek, to świadczy o nas. Czy kolega... Napluli wszystkim Polakom, kolego. Wszystkim Polakom tak, napluli. No. A nie, bo to my byliśmy wtedy chyba, żeśmy się zaciągali do 9. Armii Niemieckiej, która broniła przed polą Warszawy przed bolszewikami. Kolega Piasto. No koledzy już wyczerpali temat. Jedyne co można dodać, to że ja nie jestem zwolennikiem różnego rodzaju kibicowskich demonstracji politycznych. Jest mnóstwo przestrzeni, gdzie można swoje poglądy polityczne uzewnętrzniać. Stadiony taką przestrzenią nie powinny być. Dlatego nie podoba mi się działanie kibiców Nikozji, ale nie podoba mi się też działanie, że tak powiem, z odwrotnym wektorem kibiców niektórych polskich klubów. I tyle. Nie będę popierał ani jednych, ani drugich, niezależnie od tego, że część haseł, które niektórzy głoszą, może mi się od czasu podobać. To nie jest do tego miejsce i tyle. A jeśli koniecznie chcą, niech płacą kary do UEFA, bo ewidentnie na to zasługują. No i tym kończymy. Żeśmy, zdaje się, kiedyś też tak mówili. No to dobrze, to jeszcze został kolega Piskorski z Michałkiem. No i też się odniosę do Nikozji, Omonii Nikozja. Ja tylko chciałbym przypomnieć tym, którzy rzekomo się sportem interesują, tam Cezary Kulesza, wszyscy inni, powinni mieć jakąś orientację piłce nożnej. I wiedzieć, że Omonia Nikozja to jest klub o sympatiach jednoznacznie lewicowych, ale o duchu lewicy tradycyjnej, nie tej tęczowej, że to jest klub powiązany z postępową Partią Ludzi Pracy, czyli drugą największą partią polityczną na Cyprze, partią o profilu znów jednoznacznie lewicowym i powinni wiedzieć, że emblematy, portrety, choćby Che Guevary pojawiają się na każdym meczu tego klubu. Jeśli te bałwany o tym nie wiedzą i się oburzają, to ja doprawdy nie wiem, co oni robią w polskim sporcie, jako ci działacze sportowi. Co do tych manifestacji, ja miałbym mieszane uczucia, tylko tak się odniosę do słów Przemka. Otóż o moim zdaniem może i lepiej, Przemek, drodzy Państwo, jeśli kibice z dwojga złego mają jakieś tam sympatie polityczne, niż jeśli są po prostu członkami zorganizowanych grup przestępczych dystrybuujących narkotyki, jak to często bywa, więc może niech już dają ujście tym swoim emocjom również w formie jakichś mniej lub bardziej politycznych, często ekstremalnych i niepodobających się komuś transparentów. Chociaż rzeczywiście każdy taki transparent może kogoś urazić, no ale profil klubu Omonia Nikozja jest tutaj dość jednoznaczny i powinniśmy o tym wszyscy też wiedzieć. Ale do Michałka jeszcze. Otóż ja znów powrócę z cyrku polskiego do cyrku ukraińskiego. W cyrku ukraińskim, od którego Michałki zaczęliśmy, bo nawiązał do tego cyrku podkarpacko-ukraińskiego, Przemek, dzieją się rzeczy bardzo ciekawe. Otóż my zachęcamy nieustannie nasze władze do tego, żeby polscy biznesmeni, polski biznes robił znakomite interesy na Ukrainie, że to takie Eldorado, że będziemy ją niebawem odbudowywać. A niedawno wybuchł skandal, bardziej nawet w mediach amerykańskich niż w mediach ukraińskich, które raczej o tym milczą. Tam jest cenzura, przypomnę. Otóż na początku interwencji rosyjskiej w 2022 roku armia ukraińska musiała rozpisać przetarg na mundury. Tak, na mundury. Komu w wyniku tego przetargu oddano możliwość szycia, projektowania mundurów dla żołnierzy ukraińskich? Oczywiście Amerykanom. Firmie Sinclair Wild ze Stanów Zjednoczonych. I ta firma, uwaga, proszę Państwa,
Nie dostała za uszycie i dostarczenie tych mundurów bagatela niewielkiej kwoty, licząc od całości przetargu, 14,5 miliona dolarów. Gdy zaczęła się domagać w Ministerstwie Obrony Ukrainy zwrotu tych pieniędzy zaległych, no to usłyszeli, że dobra, dobra, zwrócimy, ale za jakiś procent. Dobrze, w takim razie stwierdzili przedstawiciele firmy, że zgłaszają tą korupcyjną propozycję na policję. Na policji usłyszeli, że dobrze, dobrze, weźmiemy się za to, tylko za taki i taki procent. Ta sprawa ujrzała teraz światło dzienne. Adwokaci amerykańscy zajmują się jej odpowiednim nagłośnieniem, podkreślam również w mediach amerykańskich, interweniowali również w Departamencie Stanu. Także ku przestrodze, proszę Państwa, wszystkim, którzy myślą o jakimś biznesie na obecnej Ukrainie, naprawdę, nawet amerykańskie firmy są tam oszukiwane, są tam okradane i wymaga się od nich łapówek, a co dopiero od malutkich polskich przedsiębiorców. Dziękuję. Myśmy mieli taką samą sytuację chyba w Radomiu, gdzie Ukraińcy nie odbierali kupionych już hełmów i nasi mówią, jak to, to oni, ale oni zapłacili już za to. I oni nie odbierali i to też chodziło o jakieś tam korupcyjne i nasi się dziwili, że także tutaj kolega wyważył otwarte drzwi, no ale zawsze warto przypominać. A ponieważ czas leci, to ja mam krótki, Michałek. Mówiliśmy tu o mediach społecznościowych, które są zagrożeniem dla demokracji, o TikToku, ale największym zagrożeniem dla demokracji jest X, Ilona Maska. No i obrońcy demokracji liberalnej postanowili walnąć pięścią w stół. I Gazeta Wyborcza i Krytyka Polityczna triumfalnie ogłosiły, że opuszczają platformę X, a Krytyka zamieściła taki komunikat, proszę zobaczyć, przekreślony X, nas tu nie ma i nie będzie. Czytaj odpowiedzialne lewicowe teksty na krytykapolityczna.pl. My postawiliśmy krzyżyk na X-ie, ostatecznie. Myślę, że Musk ma teraz dużo do myślenia, proszę Państwa, jak to dalej będzie. A to już dzisiaj wszystko. Gościliśmy następujących kolegów. Żelazny skład. Kolega Mateusz Piskorski ze Szczecina wirtualnego. Dziękuję i do zobaczenia. Kolega Przemysław Piasta z Poznania Realnego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję kolegom, dziękuję Państwu. I Adam Śmiech z Pabianic koło Łodzi też realnie. Tak jest jak najbardziej. Dziękuję kolegom, dziękuję Państwu i zwalczajmy wrogów wolności. Nie ma wolności dla wrogów wolności. Jan Engelgard, Warszawa. Był to program Minął Tydzień TV Myśl Polska. Do zobaczenia za tydzień.